Także witam Was w tym kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony oczywiście Bartek. Seria od żula do milionera, odcinek 12 sezonu pierwszego. Będziemy dalej kosić rzepak. Dzisiaj go chcę skończyć najprawdopodobniej tutaj to poletko i przecież na kolejnym 13 odcinku będziemy kosić kolejne pole z rzepakiem. Jak Wy to odcinek oglądacie, mamy wtorek, tak, wtorek. W czwartek by wleciał znowu wtedy kolejny odcinek, a zaś w sobotę, no tak by było. Także to na tyle. Zapraszam także do wpadania grupy na Facebooku, serwery, Discord, moich znajomych na social media, serdecznie zapraszam. Zapraszam także do łapkowania, subskrybowania kanału z dzwoneczkiem oczywiście, żeby nic z Was nie ominęło. Wrzucam teraz filmy shorts, TikToki, także zapraszam, zdjęcia też rzucam, też zapraszam i co, lecimy oczywiście, nie? Bo to nie ma na co czekać. Bizon już widzicie, jak słyszycie, odpalony teraz tutaj. I co, kosimy. Tutaj widzicie ten... Nie widzicie, ten kamień tutaj jest. Także no. Który bym prawie by wpadł do kombajnu ostatnio. Na poprzednim odcinku. Akurat... Chyba dzisiaj wleciał ten odcinek. Jak to nagrywam, to jest niedziela oczywiście. Później, przed jeszcze 20. Mamy godzinę, tak, dzisiaj wyleciał 7 godzin temu, jak ja to teraz nagrywam. Jest 11 odcinek tej serii tutaj, nie? Także, jak ktoś nie oglądał, to zapraszam. Można obejrzeć jeszcze. Nagram odcinek i to tyle z mojej dzisiaj pracy. Zostaje mi tylko to zrobić wszystko. Długo mi to już nie zajmie. Także no, do 22 może się wyrobię. Z dwoma odcinkami oczywiście. Fajnie wszystko tutaj, tak fajnie, fajnie. Ja mówię, nie, bo fajnie to idzie. Dobra. Dzisiaj to na szybkiego chcę dzisiaj to zrobić. Po prostu dzisiaj też to nagrywam, po prostu zaś no dopiero we wtorek będę się nagrać odcinek, a jutro przyjdę ze szkoły po 16, to co ja? Nawet odpocząć nie mogę? Ja też chciałbym, bo mi się należy odpoczynek, także sobie przyjdę i odpocznę. Najprawdopodobniej taki jest mój plan bynajmniej. Taki jest mój plan na jutrzejszy dzień, czyli na poniedziałek. A wrócę o 16, także... Także no naprawdę. 2 godziny i już się... 4 godziny po tym i robi się ciemno już, naprawdę. Masakra, naprawdę, jak ten czas szybko leci. A będę musiał iść na... 8:10 na autobus, nie? Także, ale to chociaż fajnie, że na 8:10, a nie szybciej. Także no. Piątek miałem fajnie o tyle, że się zwolniłem z ostatniej lekcji. Ale teraz już się nie mogę jutro zwolnić, bo... Nie było mi jeszcze dalej tych pewnych lekcjach, to tego... Muszę jutro iść i zobaczyć co i jak na tych lekcjach jest. Bo to dopiero drugi tydzień szkoły był teraz, a teraz leci trzeci. A jeszcze dwóch przedmiotów nie poznałem, jak wyglądają, nie? Z kim mamy. Bo nie było okazji, żeby tego, nie? Bo tydzień temu mnie nie było, bo było święto pieczonego ziemniaka u mnie na wsi i po prostu nie miałem siły po prostu iść już na drugi dzień.
Także tak to wygląda. Nie wiem, ile tam minut było. Ile to jest? 5 minut. Dobra. Ja sobie to dokończymy. Oczywiście wszystko tutaj. Na kolejnym odcinku przejdziemy na kolejne pole. No. Kurde, też katar, coś mnie to męczy. Nie chcę być chory, ale chyba będę najprawdopodobniej. Niestety. Do szkoły i na praktyki jeszcze muszę iść w tym tygodniu. Najlepiej to wakacje. Wstaję sobie kiedy chcesz i tyle, nie? Chociaż ten miesiąc jeden, jak się chodzi na praktyki, to tak samo jak podczas normalnego, ale tym jeden miesiąc wakacji wolnego od szkoły, no. Nie martwi się o nic. Wstaję sobie kiedy chcesz. A teraz już nawet się wyspać nie idzie. Dzisiaj tak szczerze to po pierwsze jakoś poszedłem spać, a wstałem jakoś przed 8, 30 minut przed 8. Także no. 8:28. A chyba to nie dużo jeszcze. Dużo mamy tego tam, żeby się cofać. Nie. Dużo w ogóle zbiorników mam. Może jeszcze jeden zbiornik się uda to nasypać. Proszę na max, ile się da ten rzepak, bo to liche to tutaj na tej ziemi, to no ja będę się męczył, przecież to licho, to lepiej wziąć wyższy bieg, wsadzić i heje, nie? Tak jak, aha. Nie no, zbiornik będzie tutaj jeszcze na pewno. I co, mamy 9 minut odcinka pewno. No. Także no, jest. Także no, widzicie jak ten czas leci, nie? Jeszcze muszę. Nie no, ja czy dzisiaj. Nie, dzisiaj to zrobię. To już mówię serio. Dzisiaj to zrobię. Będę miał spokój. Naprawdę ja sobie szanuję siebie za to, że ja po prostu dobrze sobie sam mówię, że jak dzisiaj to zrobię, to będę miał święty spokój na jutro, nie? Naprawdę. Dobrze, jeszcze tylko ciemno się aż tak szybko nie robi. Jeszcze teraz, jak się wraca.
Tylko jeszcze widno jest, to jest fajnie. Ale już powoli się tak będzie właśnie robiło. Niestety. Jeszcze trochę widno jest na dworze, ale to... To już mamy 9, to będziemy mieli 20 za... Na 29 minut. To raczej będzie mega ciemno. I to bez oszukiwania, nie? Siebie i was. Także... U mnie zaczęli kosić też kukurydzę. Ciekawe, czy u was zaczęli kosić na kiszonkę oczywiście. Możecie napisać. Hashtag to... A, to właśnie. Hashtag będziecie mieli podane w tym. To jest związane znowu z elementem stołu do rzepaku. Już 11 minut odcinka. No widzicie, jak ten czas mówię, że szybko leci, to szybko leci. To ja przypomnę, że jeśli oczywiście wpadli na grupę na Facebooku, serwery Discord do mnie i moich znajomych na social media, bo wrzucam teraz zdjęcia, TikToki i shortsy na YouTube'a. I zapraszam także do łapkowania, subskrybowania kanału z dzwoneczkiem. Będzie mi bardzo miło i żeby was się nic nie ominęło. Także serdecznie zapraszam. Dziękuję za shortsa, który ma 1000, to ma prawie 2000 wyświetleń. Nie, naprawdę, jesteście... Kurde, mili, nie? Że takie coś się zrobicie, nie? Po prostu szanuję was i dziękuję, nie? Naprawdę. Jeszcze trochę wejdź. Ale będzie trzeba sypać, niestety. Będzie trzeba sypać. Odcinek będzie trwał gdzieś 20 minut. Może nawet nie. Może na 20 minut nie wyjdzie, zobaczymy. Koś koło 20 pewnie będzie. Na pewno w poniedziałek dostaniecie coś o odcinek około 30 minut, nie? Ale poświęcam ten czas, bo po prostu... Nie chciałoby się już nic innego robić teraz. Znaczy teraz to bym w sumie co robił? Nie wiem, grał najprawdopodobniej, bo to... Aj, nie zmieszczę już, widzicie? Pełny zbiornik, zero. Ja te koguty wyłączyłem, żeby tego koguta, żeby mi tu nie migał cały czas, bo to wkurwiające jest tak wyłączanie co minutę. Ale jak chcę, to mogę go wyłączyć, bo tak mrugał, jak się będzie napełniać i tyle, nie?
Zdjęcie na pamiątkę zawsze się przyda. Jaka co by była, bym te dźwięki teraz przełożył z no właśnie z tego bizona do bizona z do 15. No widzicie, tak się nie zmieściło. No to będzie ponad tą przyczepę. Właśnie tak obstawiałem. Ja skoszę to pole, a mniej więcej nie będzie właśnie. Tutaj w ogóle włączyłem to, żeby mi się nie sypało. Ostatnie dwa przejazdy chyba. O, trzy takie niecałe. Jest naprawdę duszno i w bizonie mam otwarte też wszystko, co się da w kabinie. Ja sobie pójdę coś obejrzeć oczywiście, zjeść sobie coś jeszcze pójdę, no ale bo to wieczór, to też trzeba coś tam zawsze co nieco sobie przekąsić albo zjeść. Jak to oglądacie, to jak narobię wam ochoty, że pójdę coś sobie zjeść, no to smacznego oczywiście. Ja bym nie musiał. Nie, dobra. No i koniec żniw, kurde, jeszcze chciałem cięcie widzieć, a chciałem, żeby tego cięcia nie było. Kurde, jestem teraz zły. Musiałem tu głupie cięcie zrobić. A mogłem bez cięcia, także najlepiej, nie? Także no. Jak coś, to sorry za te dźwięki, to może słychać, ale no ja nic nie poradzę, no to. Dobra, i bizonek gotowy na kolejne pole. Czekajcie, ja zadzwonię może za syna, tylko zgaszę bizona. Czekajcie, mam ten numer telefonu. Gdzie ten telefon tu mam? Chwileczkę, że to było. No dobra. Aha. Sorry, mam nadzieję, że YouTube to nie przeblokuje i tutaj. Dobra, dzwonimy. Halo, synek, ty, słuchaj, mam do ciebie taką sprawę. Tutaj na polu, koło, na takim, tutaj jestem polu, przy takiej farmie, gdzie mieszkał kiedyś Matix XXL99 i pytam się ciebie, czy byś tu zabrał 30 i pojechał gdzieś na pole z kolejne z rzepakiem, wiesz gdzie mamy, nie? No wiem, no i co? A dostanę coś za to chociaż? No dobra, dam ci tam 100, 200 za to. No dobra, to ja jadę, biorę rowerek, na przyczepę wpakuję i heja, nie? Tata. No, będzie najlepiej. Także jak możesz, to przyjdzie, a już jadę na kolejne pole wykościć, żebym mógł zajechać, nie? Dobra, do zobaczenia. Dobra, synek przyjedzie. Także fajnie.
Palimy Bizona i ja jadę. Wziąłem jego popołudnia. Oczywiście. Do kolejnych odcinków. I co? Nara.